23 festiwal uważam za naprawdę bardzo udany. Przyjechały do nas zespoły, które prezentują świetny poziom artystyczny i do tego jeszcze tworzą wspaniałą atmosferę zarówno na koncertach, jak i na imprezach integracyjnych po koncertach. Na pewno wielką niespodzianką były nowe premiery zespołu pieśni tańca Nowa Ruda. Zaprezentowaliśmy po raz pierwszy wiązankę tańców dolnośląskich i troszeczkę upiększone tańce cieszyńskie. A jeśli chodzi o inne grupy, naprawdę zachwyciła nas ich radość i prawdziwa miłość do folkloru. To się czuje i widać, jak publiczność pięknie reaguje na tą po prostu prawdę płynącą ze sceny. Dlaczego tańczę? Dlaczego tańczę? Miałam 4 latka, może jeszcze nie byłam w pełni świadoma tego, co tutaj robię, ale zachęciła mnie do tego mama, przyprowadziła na zajęcia, uczęszczałam regularnie i no jakoś tak zostało. Atmosfera, podróże, bardzo sympatyczni ludzie i zespół to jest taka druga nasza rodzina. Ja tańczę akurat od 4 lat, ale dzięki temu można kultywować tradycję. To jest coś pięknego, jeśli możemy wyjść na scenę i zaprezentować piękną wiązankę tańców ludowych. Veoma lepe utiske nosimo sa ovog festivala, 23. po redu. Veoma nam je drago što smo prvi put u Poljskoj. Grupa Kut Szamot pochodzi z miasta oddalonego około 80 km od stolicy Serbii Belgradu. Działa już od 44 lat. W tym czasie prezentowała i występowała na scenach Europy, Turcji, w Rosji, we Włoszech, Francji, Niemczech. Teraz są w Polsce. Są bardzo zadowoleni z tego festiwalu, z organizacji, z tego jak zostali ugoszczeni na terenie gminy Nowa Ruda. Przybywają obecnie w internacie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Gorzkowie. Z chęcią wrócą tutaj jeszcze do Polski. Również zapraszają nas na swój festiwal, ponieważ mają taki typowo serbski, to nie jest międzynarodowy. Są bardzo zadowoleni. Cieszą się, że mogli tutaj przyjechać. Znaczy, myśli się na każdy detal. Za każde društwo nic się nie propuszcza. Tak, da najlepsze utiski z Polski ćemo poneti sutra, kiedy krenemo. La nostra tradizione folcloristica è legata un po' alla
Zespół z Włoch przyjechał z pogranicza ze Słowenią. Przyjechali do nas z pięknymi tańcami, które też troszeczkę tradycyjnie dążą do tańców austriackich. I dla nich bardzo ważne jest to, żeby przed każdym tańcem przekazać widzowi, co ten taniec oznacza. Zespół jest bardzo szczęśliwy, że podczas koncertów może obserwować też inne grupy, że jesteśmy tak długo razem, ponieważ koncerty trwają czasami bardzo długo, ale przez to możemy przebywać razem i podziwiać nawzajem swój folklor i naprawdę zawsze tutaj wszyscy spotykamy się z wielką przyjemnością i miło spędzamy czas. Più approfondito, quindi è stata veramente una bella esperienza.